Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś troszeczkę inaczej, czyli pogram w szachy w turnieju na 3 minuty. Będę starał się też komentować ruchy mimo tak krótkiego czasu. Dołączam do turnieju, który już trwa. Tak widzę, że on trwa 57 minut, więc 6 minut już działa ten turniej. Dołączam i jedziemy. Mamy, no, 420 osób. Trzeba próbować nadrabiać. Jest możliwość tutaj robienia cięcia czasu, czyli berserka, dzięki czemu będziemy mogli. Na razie to uczynię. Dzięki czemu będziemy mogli zdobyć więcej punktów, jeżeli uda się wygrać. Więc póki co gram tutaj system Auerbacha w obronie królewsko-indyjskiej. Przeciwnik bardzo dobrze reaguje. E5, no ten ruch mi się podoba ze strony białych. Myślę, że czarne trochę nie trafiły z tematem, aczkolwiek mogę się zawsze mylić. Skoczek D7 albo skoczek H7, coś takiego będę pewnie widział za moment. Czy skoczek H7 jeszcze nie można. Skoczek D7, dobrze, że gość myśli. Tutaj za wygranie partii, jeżeli się utnie czas, ma się 3 punkty. Jeżeli się to zrobi 3 razy z rzędu, to ma się 5 punktów. Tutaj bicie na H3 jest dobre gońcem. Czy będzie takie posunięcie? W sumie nie wiem. Może być. To raczej wtedy zbijemy, chociaż trzeba uważać na to bicie. Teraz F5. Ciekawe, ciekawe. Musimy trochę zareagować szybciej, przytrzymać punkt F5. Może G4 teraz będę próbować grać. Dobra, gramy G4. Spróbuję tutaj przeciwnika trochę zgnieść. I H5. Taki jest plan. H5, żeby próbować atakować skrzydło królewskie. Jeszcze tutaj obronię ten punkt na G4. Okej, robię szybko długą roszadę. Wchodzi wieża. Królew 8, widać, że już zwiewa przeciwnik. Jak ruszy tutaj, to dostanie G5. Bije tu. A to ciekawe w sumie. Może tak, spróbuję związać. Nie wiem, czy to coś dalej przy okazji tutaj będziemy bronić. Wieża F3. O właśnie, bazujemy na związaniu. Jeżeli uda się. Dobra, gramy tak. Jak zbije, to tam. Okej, więc to wszystko powinno działać. No, gość się zajął obroną, więc to świadczy o tym, że możemy go atakować i to prawdopodobnie zda egzamin. No dobrze. Jest związanie. Hetman F2. Tutaj, tutaj, tutaj. Tak myślę, czy to do końca będzie działało. Mogę jeszcze z tym poczekać, ale on jest na związaniu, więc to on ma problem. Prawdopodobnie tak będzie kombinował. Królem się schowam. Jak bicie, bicie, to gońcem na końcu zbiję. Będę też wiązał gościa, więc jego B5 nie zdaje egzaminu. Gramy teraz tak, bo mogę sobie na to pozwolić, gdy nie ma tam wieży. Tu spróbuję zagrać H6. Król zszedł ładnie, więc nie będzie miał bicia z szachem, więc to też dobrze działa. Jest powiązany, jak baleronik, moi drodzy. Czas się już wyrównał. No, ale trzeba tutaj to szybko ogarniać, bardzo szybko, jeżeli myślimy tutaj o jakimś dobrym miejscu w tym turnieju. Szybkie H. Tak, i bijemy. Szybki pion H. I tutaj do końca bijemy dwie figury za wieżę, więc to jest dobra pozycja. Muszę się przestawić. Może nie wymieniam hetmanów, może zagram tak. F6 może zagrać w sumie. No, wszystko może. Tak, zagramy. Jeżeli tak, to tak. Gońca mogę też przestawić, tylko czy to ma sens? Może zagram tak, żeby mieć lufcik. A, i tu mogłem zbić. Co ja zrobiłem? Mogłem już wieżę zbić na F7. Aczkolwiek to cały czas jest dobrze. Cały czas jest dobrze. Pod kontrolą. Tak zagramy. Królem trochę bliżej. Aha, będzie mi chciał zbić pionka. No i faktycznie mu się to uda, ale zagram tak. Spróbuję wejść skoczkiem. Tak zagramy. Wieża musi się przyczepić do tego pionka, bo inaczej go straci. Sprytnie zagrał. A, będę musiał wymienić figury. No dobra. Gramy B4. Teraz taki ruch grozi, więc raczej musi wybić. Dokładnie, tak się też dzieje. I C5. Szybko budujemy sobie tutaj wolnego pionka. Czas się też kończy. Na szczęście on ma mniej. Okej, zagramy tak. Król się trzyma. Tu wszystko pod kontrolą. No, jemu czas się kończy, więc to jest dobry znak. Dobra, tutaj takie rzeczy to. Takich rzeczy się nie boimy. Może tą wieżę jakoś złapiemy, ale chyba nie. Tutaj naciskamy teraz na punkt. D6, ten pionek wisi. Dobra, koniec C2 po szachu. 8 sekund, powinniśmy dać radę. Pierwsza partia będzie zwycięska. Nawet D6 mogę deklarowany ruch zagrać. Dobra, wróć do turnieju. Mamy 3 punkty.
Już skoczyliśmy na 60. któreś miejsce. Obcinamy czas, bo to jest dosyć... Co? H4! Proszę pana, H4! A4! No niesamowite. To spróbuję dać jakiegoś szewca. Szewca może. Będzie ciężko. Dobra, wyprowadźmy figury. Co on tutaj zagrał? H6 zagramy. Żeby się już odczepił. Okej. Goniec D6 myślę. I po prostu roszada i do centrum. I teraz za chwilę do centrum będę próbował. Może C5 jeszcze spróbuję. Nawet jak skoczek zagra, a od razu gryzie. Dobra, wybijamy. Wybijamy. Skoczek wybił, to C5 szybkie. Myślę, że nawet D4 mogę zagrać teraz. Poświęcić pionka tak dosyć intuicyjnie. Potem zagramy wieża E8. Z szachem. Tutaj też trzeba będzie wybić. No pionek mniej chwilowo, ale będziemy atakować. Zastanawiam się teraz, co po skoczek B3 może przesadziłem. O, jednak nie zagrał. Au. Może tak spróbuję. O, tak spróbuję. Zejść po prostu z tej opcji. Wymiany hetmanów tam w sumie grożę takim zagraniem. Dlaczego by nie? No, gość zaczyna myśleć. Ten A5 może mu się ruch przyda. Co? Tak? No dobra, bijemy. Atakuje skoczka. Jakieś bicie tam na G4, już się robią prześwity. Brakuje mi wyprowadzenia skoczka, ale na razie tego zrobić nie mogę za bardzo. Chociaż nie, teraz mogę. Teraz mogę, bo jak on zbije tutaj, to ja zbijam tu. Ale jeszcze wisi skoczek, więc to też coś z tym gość musi zrobić. Może jakiś hetman D2. O, nawet lepiej zagrał. Czy mój hetman się zaplącze? Mam nadzieję, że nie. Widzę widełki, ale muszę już zaryzykować. Zagrać trochę szybciej. Skoczek C6 wyprowadzić. Jeżeli tak, to zawsze tam gońcem trzasnę może. Ewentualnie tutaj. No trochę tak na wariata, ale powinno dać radę. Gość myśli. Mam ucieczkę hetmanem. To widziałem, że wtedy sobie uciekam gdzieś tutaj, albo jeszcze mam bicie. Więc to jeszcze widzę. On nie widzi pewnie tego zagrania. Może widzi, ale jeszcze nie gra. Ciekawe. Dobra, i teraz jakiś szybki łup musi być, słuchajcie. Dobra, bije skoczka na D4 gońcem. Czy on zbije pionkiem? Zbił skoczkiem. Dobra, zbijam tu. Jeżeli zbije gońcem, to zbijam tam. Zbił gońcem, co mnie bardzo cieszy. Czyli gość jednak jeszcze... Aha, tam miałem już bicie. Dobra, bicie tutaj. Tu już było bicie, tak? Tak. Mogłem wcześniej zbić na E2. Teraz dopiero to dostrzegłem. Ale się na razie to wszystko dobrze trzyma. Do końca turnieju mamy 43 minuty. Niby jeszcze dużo, ale jak się gra partię, to ten czas bardzo szybko leci. Dobra, bijemy gońcem. Są tutaj zyski materialne. Są widełki. Wszystko się trzyma. Figura więcej. Zdobywamy jeszcze. Jeszcze coś więcej zdobywamy. Tutaj zbijamy. Oj, to hetmana podstawił. Znowu są widełki. Dobra, ale to już wiadomo, jak to jest na takim małym czasie. No i najgorsze jest to w turniejach takich, gdzie czas jest ważny, w sensie, że turniej się kończy, ty chcesz zyskać, to jest to, że właśnie zawodnicy długo grają, ale na razie się udało zdobyć po 3 punkty, zobaczcie, 3 punkty, 3 punkty, 26 miejsce i walczymy dalej. Walczymy dalej, 612 zawodników, te turnieje są co godzinę, jak widać. Dobra, obcinamy czas po raz kolejny. Nie to, że lekceważę, ale chciałbym nadrobić tutaj z punktami. Jakieś pułapkowe debiuty można by było spróbować zagrać. Tylko jakie pułapki tu zestawić? Ciężko powiedzieć. Na razie mamy gambit hetmański. Nic się nie dzieje. Gość gra dobrze. Tutaj wybijemy. A3. Dobra, hetman C2. Tutaj gość wrócił. Wieża D1 jakaś mi się narzuca. Zbił. No to zbijamy. OK, tutaj uciekamy na H4. Dobra, normalna gra póki co. I wieża D1. Taki jest plan. Chce mi wymienić. To dobra, muszę się na to zgodzić. On tym skoczkiem, dobra, wieża D1. Przewaga na pewno tutaj mam teraz przestrzeni. Wieże wchodzą. Ten goniec nie jest wyprowadzony, to jest plus. Tutaj już mogłem spróbować. Tu już zagramy, bo zawsze mam wybicie i wejście skoczkiem później. Dobra, to będzie działać. To będzie działać dobrze. Tu jest przewaga po prostu pozycyjna. Ale to jeszcze nie świadczy o wygraniu partii. Jeszcze długa droga przed nami. Tym bardziej, że czas się robi krótki. Na pewno przeciwnik... O, jak zagra tutaj, to tu mam kopnięcie fajne. I już się może posypać, więc zobaczymy, jak on zareaguje. Spróbuję go docisnąć jakimś ruchem B4, żeby miał ciasno w tej pozycji.
Póki co się trzyma. Może zagrać tak i tak. Też można spróbować po prostu atakować, ale myślę, że b4 będzie na pewno ruchem. Okej, tutaj podstawił na f7. Czyli już w pozycji, gdzie miał ciasno, się gość myli. Bardzo dobrze. Znaczy dobrze dla nas. Tutaj to związanie jest nieprzyjemne. Za chwilę zbije na e5 albo tym skoczkiem. Więc drugi pionek poleci. Chyba, że goniec na f5, ale to wtedy trzask, trzask. Tutaj szach będzie. Dobra, uciek. Zbijamy tym skoczkiem. I co ciekawe, jak zbiję tu, to mam wieża na d8. Mam go i musi wybić hetmanem. Więc hetman więcej. Znaczy za jakieś tam figury, ale to już powinno wystarczyć. Goniec F5 jeszcze widzę, że jest takie posunięcie. Aj, ale mam tutaj ruch. Mam wtrącone posunięcie. Dobrze. Dobrze, że ten ruch znalazłem. Jest to posunięcie. Król ucieknie, to mam taki ruch jeszcze. O, nawet tak się udało znaleźć takie posunięcie. I teraz zbijam tutaj. Dobrze, lecimy dalej. Mamy 5 punktów i to winduje nas bardzo wysoko na 11 miejscu. Także tak jak mówiłem, trzecie zwycięstwo z rzędu daje 5 punktów. I za chwilę już tu będą. O, zobaczcie, arcymistrz jakiś się tutaj czai. Również ciśnie mocno. 40 minut do końca turnieju. I mamy gościa 2,90. No, spróbuję jeszcze obciąć czas. I lecimy. Zobaczymy, jaki on ruch zagra. Spróbuję jakieś pułapkowe rzeczy zagrać. Ma 9 sekund na wykonanie ruchu. Dobra, już się pojawił. C4. No niestety pułapkowego nie będzie. Zagramy F5 jakieś szybkie. Szybko spróbuję wyprowadzić figury i jakoś go tam poatakować. D6, żeby pilnować tutaj. Roszada. Zbijemy. Skoczek wychodzi. Okej, tutaj i D5, taki ruch sobie zaplanuję szybciutko. D5 trzeba planować. Jak widzicie, to gońcem w ogóle zbiję, żeby już ten goniec był wymieniony. To jest, myślę, że też dobry patent. On może wymienić mi hetmany, ale tutaj końcówka będzie bardzo przyjemna już czarnymi wtedy. Tu jest słabość, na którą się nastawię i zagram tak. Król H8 chyba zbędne, bo wymiana hetmanów, no właśnie, zagram tak, żeby jednak celować potem w pionka. I tego pionka chyba zdobędę, bo nie widzę, jak on miałby go obronić. Co d4, tu, wracam, bicie, bicie. Jesteś mój. Więc mam cię, kolego. Pionka ci zdjąłem i mam bardzo przyjemną pozycję. Dokładnie. On oczywiście gra na rozwój figur bardzo dobrze. Gramy tak. Jeszcze skoczek e4 sobie zaplanuję, żeby tego gońca jednak zdjąć. A przy pionku więcej i przy skoczku. Krzywdy raczej mi tutaj gość nie powinien wielkiej zrobić. Zbijamy gońca, bo on tam zawsze może trochę poprzeszkadzać. Zbiję pewnie skoczek, to mogę zagrać takie posunięcie, żeby mi nie wlazł. I prawdopodobnie wieża D1, wtedy podciągnę króla. Ja teraz podciągnę króla mimo wszystko, bo to jest jednak dobry układ. Zagram wieża D2. Taki ruch w sumie też jest ok. A sprytnie. Sprytnie, oj, sprytnie zagrał, słuchajcie, tak muszę. Tu i tu mnie zbije. To tego nie przewidziałem, jednak muszę wrócić. No niestety, niestety. Aj, tu jeszcze jest. Tracę jakość. Dobra, podstawiłem, moi drodzy. Niedobrze, 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 niedobrze. To jest źle. W takim razie nie zbił, nie zbił, nie zbił jakości. Nie zbił. Nie widział albo nie dostrzegł. To jest dla mnie szansa. To jest dla mnie szansa, moi drodzy, ale się robi gorąco, tym bardziej, że mam mało czasu. Tak, coś takiego muszę zagrać. Tu. Kurczę, ale mi kości. Dobra, ja też coś muszę skościć, jakiegoś pionka. Będzie lepiej, za chwilę zagram wieża D2 i już będę czymś próbował go straszyć. Wieża D2, on musi uciekać. Tak, ja gram tu. Czy są jakieś widły? Nie widzę. Skoczek jakoś musi wejść. Jak wejdzie skoczek? Nie wiem, jeszcze tak. Może tu skoczek E5. Jak tego skoczka tam wrzucić? Nie mam pojęcia. Zagramy najpierw tak. Zagramy tak. Niech się boi. Ale czego on ma się bać? Tutaj nic nie ma. Ale napieram. Mam nadzieję go tutaj. Gramy tak, żeby tam król miał też jakąś swobodę na G5. I skoczka przerzucić. Tylko jak skoczka przerzucić? Wiedziałem, że będzie szach. Oczywiście skoczek G6, jakieś F4. No i coś takiego trzeba będzie tutaj kombinować. Może tak w ogóle jeszcze zagram teraz szybciutko. Tutaj szacha nie widzę żadnego. Czy to jakieś siatki matowe? Tak zagram, albo tak zagram. Bardzo konkretnie. Albo tak w ogóle zagram. Jeśli skoczek F4 zagram tutaj i będę groził takim ruchem. Ale sprytnie, sprytnie. Tak muszę zagrać niestety. Tak, muszę zagrać. On da szacha. Ja mam ile sekund? 32. Muszę wtedy tutaj uciec. Co? Co zrobił? Dobra, gram tak i grożę tak. Jesteś mój.
Szach bije ci tu. Dobra, jesteś mój koleś, jesteś mój koleś. Szach i biorę tutaj. Nawet nie muszę brać, mogę wziąć skoczka, bo jak tutaj weźmie, to dostaję mata za chwilę w dwóch ruchach. Więc jeszcze większe zyski materialne. Więc mam go. Szach, proszę bardzo. Dobra, udało się, słuchajcie. Gość 2,90 to już nie tak mało. Tym bardziej, że czas tutaj zabierałem sobie. Ok, zdążyliśmy. To było ważne 5 punktów. Do lidera tracimy 10. No ok. Ok, mamy teraz 35 minut do końca. System arenowy, przypominam. Od dawna takich emocji nie było w turniejach. Słuchajcie, dawno w turnieju też nie grałem, ale to nadrabiamy. Taka rozgrzeweczka. Mamy 748 zawodników. Niesamowite, co godzinę. Na tym liczę się bardzo dużo osób gra. Liczes nigdy mnie nie zawiódł, powiem wam szczerze, jeśli chodzi o sprawy techniczne. No ale dobra. 2-2-7. Dobra, tutaj nie obcinamy czasu. Zagramy sobie najpierw bez obcinania. Mamy gambit wołżański. Ok, hetman C2. No to A3. Teraz mi się podoba. Jak zbije, to wieżą. O, jak zbije, to tym musi zbić. Ok. Tak. H3, żeby zagrać gońcem, żeby skoczek mi nie wleciał. Ok, wlatuje goniec, wlatuje skoczek. Gram gońcem. I robię roszadę. Powinno się chyba wszystko zgadzać. Co, jak zagram tak, to co mi zrobisz? Tu mi zbijesz? Proszę bardzo. Tak zagrasz, cwaniaczku. Dobrze, gram tak, żeby też tym skoczkiem gdzieś tam sobie wlecieć. Taki ruch. No, to jest gra figurowa w grze środkowej, więc bardzo ciekawe rzeczy się mogą dziać. Gram tak. Tu mogę skosić. On zagra tak, a tam mi zbije. Potem coś będę musiał oddać, ale tutaj jeszcze tego nie zagra. Dobra, gram tak. Mogłem pionka wziąć w sumie, ale ten koniec był bardzo silny. Muszę na niego uważać. No właśnie. Bardzo trzeba na niego uważać. To teraz wymienimy. I wejdę końcem, skoczkiem wejdę na D4. Mam trochę więcej czasu. To się wszystko trzyma. Ok, on ma fajnego też skoczka na C5. Ale też swoje atuty tutaj mam. Dobra, wybijamy. I kulturalnie chyba odejdę tym końcem. A, i pionka podstawiłem. Tak, a nie, nie podstawiłem, tak? A nie, podstawiłem jednak, bo tak będzie musiał zagrać. Podstawiłem pionka, ale tego biorę przecież. Dobrze jest, słuchajcie. Dobrze jest, on podstawił, tylko co? Wymiana hetmanów jest możliwa, ale na moich warunkach, poproszę, tak. Ok, skoczek wjedzie, to zbijam tego, tak, bronimy na razie to, co możemy. A, tu może, nie, nie może, bo broni. Taktyka, taktyka, cały czas taktyka, moi drodzy. Na każdym kroku taktyka. Dobra, zbijamy tu i zbijam tego z atakiem, więc to się trzyma, jestem szybszy troszeczkę. Oczywiście E5 będzie planował. Tak, chwila, może tu, nie, muszę chyba tak, on zagra tu, ja zagram tak, dobra, i teraz B4 będę groził, E5 oczywiście zagra, nie zagrał, moja wieża się zaczyna plątać, muszę wrócić i podkulić ogon, szybko gość gra. Muszę przyznać. Dobra, gram tak. Uciekam tym skoczkiem. Jak skoczek odejdzie, to nie odejdzie. To nie jest takie łatwe, że on tam odejdzie. Gram tak. Dobra, coś trzeba wymienić. Wieża C2 się przyda, żeby bronić. Na razie na spokojnie. Jak jest w pionkach? Pionek więcej, Krzysztof. Masz pionka więcej. Nie jest źle. Tu straszymy, czy nie straszymy? Pytanie ze 100 punktów. Straszyć, czy nie straszyć? Może podejść lekko królem, żeby jednak bronić. No właśnie, bo koordynację muszę dobrze złapać. Skoczek. Aj! A skoczek E1 mam na szczęście. Tutaj szach, już myślałem, że jest w trąbę. Dokładnie, muszę zagrać tak skoczkiem, niestety. On nie może związać, to będzie bardzo nieprzyjemne. Tu. O, lecimy. Tutaj, teraz to wtedy tak. Troszeczkę mi się ustabilizuje. On chyba trochę się pomylił. Ten goniec teraz sobie czmychnie. Dobra, on tam może sobie czmychać.
Spróbuję tak się rozwiązać. Spróbuję się tak rozwiązać. Tutaj się wszystko trzyma. Szach jeden nie jest groźny. Mam nadzieję. I chyba nie mogę tu, tu. A tak spróbujemy. A co tam? Dziwny ruch, ale może zadziała. Wracam. Zbił. Robię sobie wolniaka. Dobra, on idzie tam. Idę. Idę po hetmana. Idę po hetmana. Nie możesz. Tak, mam cię. I tak nawet mogę zagrać. Najpierw tak mogę zagrać, bo nie może wieżą, a pionek dochodzi do końca. Mam cię. No, nie zdążyłbym na 1,5 minuty, jak widać. Hetman, hetman, hetman. Hop. Jakiś szach, czy coś zdobywam za chwilę? A, ucieknę królem dla bezpieczeństwa. To jest zawsze dobry pomysł. Tak, spróbujemy wreszcie tam jakoś złapać. O, właśnie, udało się. Ok, lecimy dalej. Ile wleciało punktów? 4 punkty wleciały, bo jak pod rząd się wygrywa, to dużo wlatuje punktów. O, i też tutaj się zrobiła jakaś tam gonitwa do lidera. 833 osoby. 833 osoby, dużo. 30 minut do końca. Spróbuję obciąć. Nie chcę lekceważyć, ale spróbuję obciąć ten czas jeszcze. Najgorsze jest to, jak się przegra partię tutaj w tej arenie, jak się obcina czas. Wtedy trzeba na nowo 3 partie z rzędu wygrywać, żeby gonić lidera. No taki jest cel oczywiście. 4-3 sekundy. Dobra, gramy E5. Tutaj F5 szybkie. Gość widzę gra bardzo szybko. Ok, gramy D5. Jakiś goniec E7 kulturalnie. Myślę, że tak wzmocnimy. Szybkie takie ruchy. I tutaj skoczkiem się wbijemy. A niech się martwi. Co ja tam się tutaj będę szczypał, słuchajcie. Wybił. Szybko to wybił. W sumie ciekawa decyzja. Z jego strony. Tu mi bierze pionka. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Też tego nie widziałem, ale tutaj jest chyba taktyka. Chociaż jego figury się mogą dobrze rozegrać, ale ja nie mam wyjścia, muszę w ten sposób grać. Oczywiście na D5 pionka mi może wziąć. Dobra, teraz tak. I teraz ustabilizować pozycję. Pionek więcej, ustabilizować. Tak, zagrać na pewno trzeba. Ok, wrócić tu. Nie, no chyba wracamy tam, gdzie trzeba. Tu się broni. Wieża C8 też będziemy próbować. Aha, ja mam mało czasu, słuchajcie, mam mało czasu. Wieża C8. Co? Aż tak? Ojejku, zaskoczył mnie, nie wiem co zagrać. Dobra, tu. H6 będzie dopiero. No to damy szacha, tu wezmę. Albo tym wezmę nawet. Mało mam czasu. Wezmę tym. Mało mam czasu. Muszę uważać. Tak? Jakieś strachy na lachy. Może jakieś takie sztuczki zastosować. Właśnie, jakieś takie sztuczki będę musiał zastosować, żeby gońca F5 mieć. Taki ruch. Coś tam może namieszać, żeby moje gońce grały. Jakieś B5 myślałem, ale to może być za wolne. Dobra, gość coś tam ogarnia, widzę. Ogarnia, ogarnia. Trzeba uważać na tych zawodników. Rankingi, no 1800 to nie jest tak mało, ale też nie jest aż tak dużo, a jednak gra bardzo ciekawie. No dobra, ważne, żeby czas się wyrównał, to będę spokojniejszy, ale jeszcze on ma przewagę. Planuję E3, goniec F5. Nie goniec F5, E3, tylko właśnie E3, bo wtedy to jest niezauważalne. Dobra, gramy tak. Zawsze wieżą się zasłoni, ale to jest, będzie zdobycie jakości, jakby co. Zawsze rozbicie tu, zawsze coś tam. O, nie zauważył. A tak jeszcze może oczywiście zagrać. A to wtedy tutaj kopnę. Kopnę tu i się trochę wyrówna. Wyrówna się pozycja. A, jednak nie chciał. Znaczy mógł nie tracić jakości, ale okej, okay, teraz mam wieża F1. Teraz tu już jest. Jesteśmy w domu. Teraz tu już jesteśmy w domu, moi drodzy. I wieża F1. No to dobra. Taktycznie się udało tutaj gościa oszukać. Hop. Dobra, mamy to. Mamy szybkie punkty. 25 punktów. Dobra. Piąte miejsce póki co. Prawie 900 ludzi. Jeszcze ktoś tam dochodzi na koniec sobie zagrać partyjki. 26 minut do końca.
Dobra, lecimy tutaj, nie obcinam czasu póki co. Skoczek F6, dobra, królewsko indyjska, oczywiście musi wlecieć. Prowokacja. Na razie chyba system klasyczny. Skoczek D7 możemy sobie zagrać. Okej, co, koniec E3, przepchanie klasycznie, czy wybić? Przepchanie klasycznie. Hetman C2. Tu? Ciekawie. A5 i tak gram. Czyli goniec stracił tempo, można powiedzieć. Idziemy sobie tędy. Trochę zmieniam koncepcję gry. No, wybicie będzie fatalne dla niego. Nie zbił, ale tutaj. Dobra, tak zagramy. Trzymamy tego skoczka. Ale zaraz, chwila, przecież taki ruch. Mogę dać mata. Nie, nie mogę, ale tak mogę grozić. Mogę tak grozić. Tu zbił. Dobra, bijemy tym. Świetnie, goniec się otworzył. Strategicznie wygrana pozycja, moi drodzy. Strategicznie wygrana pozycja. Idziemy, napieramy tam na niego. Napieramy. Tak. Tutaj będziemy trzymać gościa. Tak. Okej. Coś tam się szykuje, co nie? Idziemy pionkiem do góry. Jeżeli tu, to kopnięcie. Bicie. Co? Tak można? Dobra, tak i wieża. Wieża. Się robi bardzo gorąco. Grozi w ogóle mat na G1, jeżeli goniec na F1 pójdzie. Ciekawa ciekawostka. Wieża H2 teraz też grozi z matem. Goniec robi robotę. No i zobaczymy, jak on zareaguje. Dobrze zareagował. Poświęcił. To jest dobra reakcja. Chwila, przecież ja się nie muszę nigdzie śpieszyć. Mam czas. Goniec D7. Mogę zdwoić sobie za chwilę wieżę. Poczekać. Skoczek. No może się tego pionka wziąć, ale jest jakoś więcej. Nawet tu mogę sobie pograć. Tak, zagramy. Grożę matem w ogóle. O, przy okazji. Chyba nie ma jak tego bronić nawet. No właśnie, hetman F4 było wcześniej. Nie, goniec F1. Wieża zagrała, to już zagrodziła teraz drogę gońcowi, więc wlatuje za chwilę tam. Jest, partia wygrana. Trzecie miejsce na razie. 29 punktów, moi drodzy. Ajajajajaj. Walczymy. Grunt tutaj trochę mieć trzeba też szczęścia w kojarzeniach. No, ale go. Mamy do końca 24 minuty. Szybko czas leci, jak się gra. Dobra, szukamy sobie przeciwnika. Paruje nas tutaj. 2355, czyli z liderem gramy. Trzeba by było tutaj się zachować z dobrej strony. Okej, zagramy tak. Czyli gambit hetmański nam się szykuje. Koniec G5. Okej, normalne rzeczy. Uciekamy. Hop. Okej, roszada. Hetman E2. Tutaj chyba będzie bardzo symetrycznie. Gość ogarnął, rozwinął wszystkie figury. Co dalej? Teraz proszę pana, zbił. Pewnie będzie tak trzaskał. No dobra, mam izolowanego piona. To może być oczywiście dla mnie minus, ale może też nie do końca. Tak zagramy. Prawdopodobnie może zbić. Prawdopodobnie może zbić. Nie zbił. Nie zbił. Zrobię lufcik. Lufcik mile widziany. No oczywiście wieża C1, trzeba walczyć o wolną linię. Tutaj wyjścia nie ma. On strategicznie fajnie ustawił sobie pozycję. Zagramy tak. Wymiana. Skoczek B4 prawdopodobnie. Hetman B4. Ciekawe. Tutaj tak zrobimy. I spróbujemy tak wymienić hetmana. Oczywiście hetmanów nie wymieni. Tak potem. Mogę mieć problem z pionkiem. Właśnie problem z pionkiem jest teraz w końcówce, ale może nie aż tak duży. Zaraz tak zagramy sobie końcem. Dokładnie. Tak, zagramy. Możesz brać. Biorę. Tam szach i tu będę też dwa pionki atakował. A nie, bo ty zagrasz tak. Okej, to spróbuję w ten sposób wymienić hetmany. No, końcówki to mają to do siebie, że wziął. No dobra, próbujemy. On weźmie tu.
Zaraz tam. Jest lepszy. Jest lepszy w te klocki. Garnął lepiej ode mnie. No dobra, wracam pasywnie. Niestety. Niestety. Będę tutaj błagał o remis. Ale tego remisu nie ma. On jest tutaj po prostu lepszy w tej sytuacji. No mój goniec jedynie tam dobrze stoi, ale tutaj bronię po prostu, bo liczę się z tym, że on tak zagra. Będzie chciał wygrywać. Ma prawo. Jak tu sprytnie się rozegrać? No, najlepiej tutaj wymienić pionki i próbować remisować. Tak zagrał. O, to ciekawe. No szacha damy. I do góry pionka podciągnę. Jak tutaj teraz się rozgrywać? Nawet hetmany może wymienić. Byłoby chyba dobrze. Wtedy miałbym jakąś opcję gry aktywnej. No wrócę tu, żeby pilnować i atakować jednocześnie. Pewnie coś takiego zagra. Właśnie. Coś takiego zagrał. No wierzę aktywnie. Jeżeli on zbija, no to ja zbijam tu. No i będę próbować bronić. On będzie atakował. Słusznie. Słusznie, słusznie. Czas goni. Tak może. A spróbujemy tak. Zobaczymy, co on na to. No tak. Tutaj zbiję gońcem. O, zbiję gońcem i wieża C6. Mam takie plany. Ambitne. Oczywiście ja też trzeba uważać na skoczek C3. Król F7 tu, czy tu się chować? Lepiej aktywnie próbować mu wszystko grać. On też ma mało czasu, będzie musiał coś tutaj. F4 idzie. Muszę tak. Podstawił. Podstawił, moi drodzy, jest nasz. Jest nasz. To było bardzo ważne zwycięstwo, bo on był liderem. O, i gramy z arcymistrzem, gramy z arcymistrzem. Dobra, nie patrzmy, kim on jest. Gramy swoje. Gambit królewski, dobrze. Niech będzie gambit królewski. Zawalczmy w tym gambicie. Okej, gramy tak. Przyznam się, teorii nie znam, ale gram sobie na logikę. I zobaczymy, jak to się ułoży. Zbijam. Tak. No figury wychodzić muszą. Okej, tu coś będzie grozić. Będzie. Więc muszę jakoś zabezpieczyć gońca. Okej. Powiem szczerze, dobrze gra. Tak. Próbujemy tak. Chyba niczego nie podstawiam. Tak mi się wydaje przynajmniej. Okej, ale sprytnie. A i podstawiam coś tutaj? Kurczę, powiem wam, że coś tam chyba, ale nie, tutaj skoczek, tak. On tam, aha, tu grozi posunięcie, więc zagramy. Okej, no i z powrotem trzeba będzie chyba bronić. Jak to wyszło, nie wiem. Muszę odbić hetmanem. Po prostu odbija mi pionka. No tak. I dobrze wyszedł z tego gambitu królewskiego, więc tak uciekam. Po prostu uciekam. Dobrze, wyszedł mój skoczek słaby. Ale może nie jest tak beznadziejnie, jak mi się wydaje. Aha. Tak, spróbujmy. Okej. Będzie tak. Trochę mam mniej czasu. O, tym sobie wybijemy. Tu grozi tak, trzeba się pilnować. Do góry podciągniemy. Tu jakieś C4 będzie chyba groziło. Po prostu wybiję. Król też jego nie jest do końca taki wesołek, bym tak to powiedział. I aktywnie gdzieś trzeba pograć, nie? Oddałem pionkę, ale skoczek przynajmniej jest swobodny. W sensie żaden pionek go nie zaatakuje. Jakieś takie ruchy. Na początek jakiś szak grozi, trzeba królem zejść. O, dobra.
Spróbujemy. Gość ogarnia, gość ogarnia. Ja trochę mało widzę, powiem wam szczerze, nie widzę za dużo. Ha, jak tu grać teraz dobrze? Żeby on tutaj nie zrobił krzywdy jakiejś. Dobra, tak. A, już widzę, że chyba może mi zrobić krzywdę. A, no właśnie, tego nie widziałem. Tak czułem, że mnie tutaj arcymistrz pogoni. Dobra, to jest strata czasu, trzeba się poddać. No właśnie, i oddaliśmy fotel lidera arcymistrzowi. No mam nadzieję, że jeszcze uda mi się go dorwać, bo już się teraz rozwścieczył. Na tym to polega, słuchajcie. 15 minut do końca, walczymy o pierwszą trójkę teraz. Zero punktów, niestety. W sensie ostatnia porażka daje 0 punktów i to jest ten ból, że trzeba nadrabiać. Więc to nie jest takie łatwe. A Gambit Królewski, kurczę, fajnie pograł. Dobra, zaczynamy i staramy się robić punkty. A, przeciwnik ma jeszcze czas na wykonanie pierwszego ruchu. Dobra, lecimy. Dobra, znowu te gambity hetmańskie. O, teraz słowiańska. Lecimy z ostrym wariantem. Niepoprawnym, ale może się uda w pułapkę go złapać. Może się uda. Łapka stara jak świat. Weszła. Weszła. Są widełki. On nie może zbić królem, bo przegrywa szybko, bo hetman H5. Najlepsze chyba jest tutaj, ale biorę jakość. Więc to daje radę. Szacha mamy. Tu myślę, że wyprowadzenie figury jest ważniejsze niż wzięcie z szachem. Chociaż teraz mogę, bo jak on wyprowadził skoczkę, to sobie wezmę. I roszada. Dobra. I tutaj idziemy na króla. Wieża E1 i naciskamy. Gość jest na związaniu. Ruch A6 zbędny. Zbędny ruch. Nawet spróbować zdwoić wieżę. Po co grać skomplikowane szachy? Można grać proste szachy. Ha, on zagrał A6, żeby mnie zbił skoczkiem na B5. Ok. Krzysztof, myśl szybko. Myśl szybko. Tak, jeszcze spróbujemy. Prowokacja do B4, wtedy tutaj. Co? No dobra. Ok, do końca. I tutaj. I na E6 się nastawiamy na maksa. No więc teraz już zbiję tego pionka. Na pewno go zbiję. Ok. Jeszcze hetman wchodzi za chwilę. Jak zagrać? Bądź mądry i graj dobrze w szachy, tak? I tu wiążemy. Mam nadzieję, że starczy. Chodzi o to, żeby też hetman nie miał gry żadnej ciekawej. Taki ruch grozi. Trzynaście minut do końca. Dobra, grozi. Mata nie ma, tu grozimy strzałem. I jeszcze goniec F3, wsparcie. No i goniec F3, tak, i tutaj już zbijamy. Dobra, mamy to. Drugie miejsce, ok. Póki co, lecimy dalej. Punkty potrzebne. Minut do końca, z kim gramy? No, ryzykuję znowu, 1,5 minuty mam na grę. Może spróbujemy sztuczki tutaj teraz zastosować. Dobra. Sztuczki. Ok, zbijamy to wszystko. Hop. Długa. Tak. Tak. I wracamy. Czy to jest dobre? Nie wiem. Wracam tu. Będę chciał zbić pionka. No, jakie ja mam tutaj inne plany. Ale szybko zagrał. Tak trochę mnie zaskoczył nawet. Jak zagra H3, to chyba mu palnę tam w ogóle. Zresztą też będzie może tak dosyć ryzykowne.
Ulala, ale się porobiło, tak? Tak, żeby skoczek nie bronił hetmana, jak zbije mi to tym. No, to tam nic nie ma w tej pozycji. Chociaż tym chyba. Chyba tym. Bo jak tu, to tu. Jakieś pionki więcej, jak zbije tu, on liczy oczywiście tam, wieża tu. I co? I tu i biorę pionka. No, git. Wszystko się zgadza. Tylko jest minuta na zegarze, ale to już się sytuacja upraszcza. On zbił tym, ciekawe. Znaczy ciekawe, dobre dla mnie. I chyba trzeba zbić pionka. Bardzo mi się chce zbić końca, ale pionek jednak to pionek. Żeby nie otwierać linii, bo wieżówka może być różna. Tak, zagramy. Potem tutaj. No trzeba bronić. Taki ruch grozi teraz. O, to jest fajne. Że ja też grożę pułapką. Skoczek F3. A jak wymieni wszystko, to jest pionek więcej. To jest dosyć łatwa końcówka, żeby wygrać tą wieżówkę. F4, tu, tu, to tu. No i gitara. Jesteśmy w domu. A jeżeli nawet zagra tak, to F6 on zdwoi i ja tu. Bał się. Znaczy bał się, no. Nie mógł nic zrobić. Tutaj wisi pionka. Tak zagram. To nie może tak. Widział, widział. Wszystko widział. Nie może wieża E1, bo zawsze skoczek F3. Dobra, jakiś tutaj skoczek. Tego typu ruchy. Tu, tu. Coś w tym rodzaju. Jakaś wymiana wieży na E1. Właśnie on wieżą nie może ruszyć, to jest też fajne. A, widełki grożą w ogóle. Tak przy okazji teraz zauważyłem. A no właśnie, bo jeżeli on na przykład wieżą ruszy tu, ja zagram tak, on wieżą musi ruszyć, ja daję mata. To w ogóle takie półwidełki, które i tak są widełkami teoretycznie, bo ja tam grożę jeszcze wjazdem wieżą na sam koniec. 9 minut do końca. 9 minut do końca. Okej, okay, dobrze zagrał, ogarnął temat. Uproszczę, najpierw tak zagram i tak. Żeby na końcu zbić jeszcze pionka tutaj. Tutaj. I tak. Dwa pionki więcej. No to teraz wystarczy strukturę pionków ustawić bardzo dobrą. Żeby tu się nic nie zadziało. Ok, może tak. Ma 20 sekund. Król. Podciągniemy króla. O, tutaj szarpniemy. Szach. I król do góry. Aktywność jest ważna. Tu już gościa mamy, tak. Pięć sekund ma. Po kolejnego pionka idziemy. Tak i tak. I pionek do góry. Dobra, mamy go na czas. Drugie miejsce, 39 punktów. No, ten arcymistrz kosi, widzę. Kosi. Partia z nim byłaby... Dobra, muszę, nie mam wyjścia. Muszę, jeżeli chcę walczyć o drugie miejsce... O, fajnie, że też obciął. To miło. Fajnie, że też obciął czas. To jest miłe. Hop, hop. Spróbujemy tak po prostu dosyć szybko uprościć pozycję. Koniec E2, nic się nie dzieje. Ok, będzie chciał mnie atakować króla. Może tak zrobimy. A co tam? Spróbujemy w ten sposób, żeby on miał gońca zablokowanego. Otwiera pozycję, to ciekawe. Muszę jakoś zareagować, nie? Może F4 po prostu. Odbiję po prostu to hetmanem. Tutaj dziobniemy. Aj, on bije tym pionkiem, źle zrobiłem. Muszę tutaj. Trochę nie. Źle się, Krzysztof, zachowałeś, źle. Będzie mi teraz ciężko tutaj to bronić. Będę musiał bronić po prostu. No właśnie. Tak może jeszcze. No to nic nie da. Nie mogę tak.
Dobra, do góry te pionki niech tam sobie wędrują. Tutaj trzeba przytrzymać. O, i teraz pytanie za 100 punktów. No dobra, biję, nie będę się wygłupiał. Bronię. No, a na czas będziemy grać tą partię. B5. Tak. Bronię. Wziął. To ciekawe, wziął. Dobra, idziemy tak. Tak. Aktywność trzeba łapać. Aktywność trzeba łapać. Tutaj. Dobra, tak, blokujemy. Blokujemy. Tak. A, łapie mi wieżę w ogóle. Nie, nie łapie. Jeszcze nie łapie. Sekundy się liczą. Sekundy i minuty. Chyba wygram na czas, moi drodzy. Znaczy, nawet figurę zdobywam. Dobra, mam go. Mam go. Szachuj na pierwszym miejscu. Arcymistrz przegrał. 4 minuty. Ostatnia partia. Z kim będę grał? Czy z arcymistrzem? Z kim będzie ostatnia partia? Pytanie, czy ciąć czas? Nie, nie trzeba ciąć czasu teraz. Nie trzeba ciąć czasu. Nie trzeba. 1170 ludzi. Ła. 1170 osób ponad. Dobra. Ostatnia partia. Dobra, nie tniemy czasu. Nie trzeba ciąć czasu. Nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby, ale spróbujemy szybko rozegrać partię, żeby zdążyć na to, żeby komputer zaliczył nam punkty, jeżeli uda się wygrać. Tak. Dobra, tu zbijemy sobie. Tak, zagramy. Pułapki. Pułapki z tej strony, czy z tej? Z tej spróbujemy zaatakować tam. Tak po prostu. Ok, wracam. Nic to nie dało, Krzysztof. Ale A5, B4, B6, tutaj, dobra, tu, A5. Skoczek B3 nie stoi najlepiej, a taka symetryczna pozycja, trzeba szybko ją rozegrać. Trzeba szybko ją rozegrać, takie pułapki będziemy stosować, żeby tu zagrać. Odejdzie wieżą? Ciekawe. Jak nie odejdzie, to zdobędziemy jakość. A myśli. 3 minuty do końca, to właśnie teraz jest loteria w tej ostatniej rundzie. To jest loteria. To jest loteria. No, jak będzie długo myślał, to po zawodach będzie. 3 minuty do końca, więc jeszcze jest trochę czasu. Jeszcze jest trochę czasu. Tutaj gramy szybciutko. Wymiana nastąpi, czy nie? Wymiana nie nastąpi. Tak, zagramy. Dobra, wchodzimy tu. Druga wieża musi grać. Jakieś manewry. Proszę bardzo. Dzieją się różne rzeczy. Pionek wisi prawie. Tutaj przejdziemy skoczkiem tędy. Dobra, tędy skoczkiem przejdziemy. Tutaj będziemy grozić jakąś wymianą. A, i będę musiał zbić pionkiem. A, podstawił pionka, dobrze. Podstawił pionka. Grozi tu i widełki, na przykład. Co? Nie podstawił pionka. Tutaj bije. Tu podstawiłem, ale tam też tutaj wisi. Tu wisi na końcu. Nie no, jeszcze tu wieża wybije. Tutaj coś. Ale nie tracę przynajmniej niczego. On myśli. No wieżą F1, tu. Co on tutaj pograł? To jestem w domu. Dwie figury za wieżę. Tak można grać. Dwie figury za wieżę, to jest wygrana, panie kolego. To jeszcze tego skoszę. Tak to da się żyć. Wymiana? Proszę bardzo. Proszę bardzo, to wszystko już działa teraz. Działa jak należy. Będziemy skoczkiem na 4 za chwilę, tylko żeby on szybko ruchy robił. Tutaj za chwilę kosimy, pionek idzie do góry. Prosta sprawa. Okej, jakiś tam szach, nie, gońce bronią. I pionek zasuwa.
Nawet skoczka będzie można wziąć za chwilę. Minuta do końca. Aj, 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 tak szybciutko. Krzysztof, szybciej. Szach jeszcze jakiś na E8. Kurczę, tu grozi. Teraz on to widzi. Nie widzi. Jest. Zdążyłem? Są punkty? Są punkty. Jest, moi drodzy. Jest. Ha. Udało się. Udało się. No ale każdy miał ten sam problem na końcu. Pierwsze miejsce w ogóle. 1192 osoby. Pierwsze miejsce. Ja cię kręcę. Powiem to słuchajcie, to nie było takie łatwe. To nie było takie łatwe. No ale jedna porażka. Mamy to. Mamy to. Poczekamy jeszcze kilkadziesiąt sekund na koniec tej całej rozgrywki. Powiem wam szczerze, jestem zadowolony. Humor się poprawił. Humor się poprawił. Tym bardziej, no przy takiej ilości osób, jeszcze 6 minut później zacząłem turniej, więc tym bardziej. Mam nadzieję, że też jakoś kontentowo, słuchajcie, coś tam w trakcie wyłapaliście podczas gry. W sensie te moje szybkie analizy w trakcie gry coś tam, mam nadzieję, też pomogły. No dobra, czekamy na oficjalne kojarzenia. Mamy Szachuś wygrywa turniej, moi drodzy, co godzinny. Także się udało. Okej, dzięki serdecznie za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.